Dzień dobry, witam serdecznie w kolejnym odcinku z Wieśka. Tutaj ostatni odcinek przerwaliśmy przegraną, znaczy zakończyliśmy właściwie przegraną walką z tym dziadem, który tam jest z przodu. Nie będziemy z nim walczyć. Próbowałem coś tam podziałać. Jestem po prostu za słaby, albo jeżeli chodzi o wyposażenie, albo o moje umiejętności. Także nie będziemy tutaj nic wchodzić. Zrobimy sobie tylko to, że stworzyłem olej. I ten olej możemy wykorzystać na naszą broń. Na miecz srebrny możemy go wykorzystać. Tak, to już nam coś pomoże. I pójdziemy sobie w, tak jak nam tutaj pokazuje mapka, żeby kontynuować eksplorację ruin, podążając za symbolem tejże jaskółki, której... O, czekajcie, zrobimy jeszcze coś, zrobić jedną rzecz. Opcje, ustawienia dźwięku. Zrobimy troszeczkę głośniej. I efekty, tak, to zrobimy. Dobra. Podejdźmy. No i co? Kolejny symbol jest kółki. No, udało się. Chodźmy. Widzieliśmy dziki gon. Świetnie. I teraz są daleko przed nami. Chodźmy. Bella Glam. Dobra. Mamy podążać za wojownikami dzikiego gonu. O, już wiem, jak się rzuca petardy. O, jest skrzynia. Krasnoludzki spirytus. Spirytus nam pomaga odzyskiwać nasze miksturki. Dobra, idźmy. Znowu grzyby. Bierzmy to. Problem w tym, że mi się miejsce w Geraldzie już troszeczkę kończy. Zamrozili je, zanim zdążyły ich zaatakować. O, coś tu będzie się działo. Zimno. Przywołał mnie czarodziej Gon. Dasz radę zamknąć szczeliny, którymi się przedostaje? Za daleko! Musimy do nich podejść! Osłonię nas kipielą demencji kres! Stań blisko mnie! Darian Anoy! Dobra, nie mogę wychodzić... Nie mogę wychodzić poza ten krąg. I będziemy zamykać te trzy komory. Prawdopodobnie będą z nich jakieś potwory wychodzić. Nasmarowaliśmy go? No co jest? Kurde. Ale dziad.
Ach. No nie, no, no. Krew potwora i siarka. No i tu będą znowu wychodzić. Znowu je będziemy musieli. Teraz ich tu. I tak, igni. Co za cholera? Jeszcze żyje? Jedno, ale chyba najgorsze. Zrobimy sobie jeszcze gromu. Jaskółka nam działa i teraz zrobimy grom. Tak. Pięknie. Niech spróbują. Bo ja ich mogę wszystkich zatrzaskać zaraz. Nie. Kończmy to, waćpan, tak jest. Zarąbiście. Poszło elegancko. Przeciążenie. Sekwy dla konia. Trzeba coś wyrzucić. R upuść, tak? Nie. R. To takie podstawowe to. No grosze to kosztowało. Dobra. Jest. Mamy coś. Zaraz mi przyjdzie. To wymagało sporo mocy. Tylko mi tu nie mdlej. Teraz, kiedy mnie tak ściskasz, nigdy w życiu. Chętnie bym ci powiedział, że możemy tu chwilę zostać i odpocząć. Wiem, wiem. Musimy iść. Mogłem ją pocałować. Ano mogłem. Ale tego nie zrobiłem. Poza Kejną musimy iść. Uliczny. I to nie. Zostaw to mnie. Czekaj, tu jest skrzynia. Butelka wody do użytku. Tu jest kolejna, tutaj nie ma skrzyni. Tu jest skrzynia, zobacz. Chodźmy, może jeszcze ich. Czekaj, no. Tu
tu nie ma skrzyń. Krew potwora. Tu jest jeszcze coś, siarka. Tu już wziąłem. No to tutaj... O! Jest coś jeszcze. Krasnoludzki spirytus, to się przyda. Dobra, idziemy. Dzięki za pomoc. Mieliśmy ciężką przeprawę. Dobrze, że przyszłam tu z tobą. Nie poradziłbyś sobie bez mnie, prawda? No przyznaj. W życiu. No. Mało gadam, bo nie chcę się w ich dialogi wtrążalać. Czeka na nas. Jest tu coś. No nie. Uparty jesteś, Dwan. Geralt, pomogę ci. Odsuń się. Przestań mi mówić, co mam robić. Ciekawe, ile wytrzymasz. Ciu. Ale na dwie użyłem, no. Będziemy musieli go... Tylko w jaki sposób go teraz... To nie mogę. Cholera. Nie wiem, jakim go... No to też upiór, to też nie jest. No lera, nie wiem. Muszę... coś kurde tutaj na... Co to jest? Tylko wody. Żywność regeneruje, no to przynajmniej to. A czekaj, a zrobimy petardę. Gdzie ja to rzuciłem? Kurna. Igni. Uderzenie kinetyczne chyba, moim zdaniem. Nie. Uderzenie kinetyczne na niego nie działa. Nie no. On mnie zajedzie. Nic mi to nie daje. Nie rozśmieszaj mnie. Jak go tutaj, nie wiem. Nie no, tak to nie dał rady. On się broni.
Nie no. Kurde, nie wiem jak go wybić, no. Dobra, poczekajcie chwilę. Dobra, witam po przerwie. Sorry za małą przerwę, ale powiem po Haribo. Spróbujemy go jakoś zniszczyć. Nie będzie łatwo. No ale nikt nie mówił, że ma być. Dzięki za pomoc. Mieliśmy ciężką przeprawę. Filmik sobie już podarujemy. Dobrze, że przyszłam tu z tobą. Nie poradziłbyś sobie beze mnie, prawda? No przyznaj. Żyć. Czeka na nas. Czekaj. A jakbyśmy wrzucili medytację? Mogę. To czekaj. Zróbmy to. Niech to rośnie. Dobra. I teraz jeszcze zrobimy sobie tak. Medytacja. Niech on śpi. Niech naładuje to eliksirami, o to mi chodziło. Jest po 3. Dobra, wstawaj, idziemy go, kurde, zasramy go. Ale filmiku nie będziemy oglądać, bo wiemy o co chodzi. Będziemy nam pomagać. Wow. A czekaj, ile od ognia on dostaje? Prawie nic. Czekaj, a ja mam srebrny. A mam go naoliwiony? Naoliwiony i wsadzimy sobie jeszcze gromu. No. I to tak ma być. Tak ma wyglądać walka. Tak jest. Jeszcze mu rzuć raz. Pięknie. Dobra, teraz... Co, teraz mnie tu wsadził na... Dobra, niech to otwiera. Zaraz ich tu... Skup się. Dobra. Dobra. Pięknie. Zdechnął. No to teraz chodź, nie? 140. A co ma znowu na nowo? Ona jest niezbędna. Jeszcze raz. Ach, tu dostałem teraz. Ale mnie teraz zdziadział. No. Cholera. Nie. Kurde no. Dawaj go. Nie no, znowu gdzieś ma szczelinę tu, dobra. To niech wyjdą. Niech wyjdą. To ich załatwię. Ach, kurde.
Ten już ma max. Ja pierdzielę. Czekajcie, bo jest masakra z nim po prostu. Mam nadzieję, że już nie będzie żadnej szczeliny. Bigo. No, no, coś mu tam wziąłem. Dawaj, 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 dawaj. Tak go trzeba. Teraz będzie. Ach, tu mi teraz sadził. No, jeszcze ma połowę. Ach. Ach. Kurde. Ach. Jest! Poziom 5, dostępny punkt. Pomniejszy glif Quen, diamentowy pył, stalowy pył i schemat Krys. Miecz wojownika. Zobaczmy ten miecz wojownika, to mnie ciekawi. Sorry za dmuchanie, ale to była ciężka walka. Buty mamy gorsze. Nic tu nie ma za bardzo. Pomniejszy glif ulepszy, umieszczony w wolnym gnieździe jego staty, moc znaku Quen. Do pancerza mogę dać. Czyli moc znaku Quen jest powiększona. Rękawice mamy? Jakie mamy rękawice? 4 pancerz. Oje. Oh yeah. To wyrzućmy to. To też. Tu same dziadostwa. Aha, bo ja mam... No dobra, no to w porządku, no to niech tak będzie. Musiałbym się udać do... Nie wiem, ile już ten odcinek trwa, ale... Będziemy go powoli kończyli chyba. Bo już będzie długi, coś mi się wydaje. Tu pozbieramy. Jeszcze jedna wiadomość jest gdzieś. Czekajcie, tu jest coś? Nie. A nie, to myśmy to tu zostawili. Dobra, to jest nasze. Tu jeszcze jest coś. Siarka, gnijące mięso. To mięso może być tu całkiem przydatne. Siara, no. Nic tu nie było, żadnych... Co to jest? Siara chyba. Ale tego nie mogę... Co to jest niby? Nie wiem. Weźmy jeszcze to. Dobra, i tamto są te nasze. Czyli tutaj nic nie było, żadnych skrzyneczek. Tu są jakieś skrzyneczki. Oliwka. Ła, ale skrzynia pełna. I krasnoludzki spirytus, który na pewno się przyda. Tu możemy wejść. O! Po białym zimie. Zobaczmy tę wiadomość. Zirael, to miejsce nie jest już bezpieczne. Nie zostawaj tu zbyt długo. Nie ufaj nikomu, a przede wszystkim strzeż się wiedźm z przymuchowych moczarów. Spróbuj dotrzeć tam, gdzie widzieliśmy się ostatnio.
No. Tam, gdzie widzieliśmy się ostatnio, niewiele nam to daje. Skółka jest. Psia krew. Może to i lepiej, że nie zostawił dla Ciri jasnej wiadomości, skoro wpadł tu dziki gon. Na pewno uruchomili projekcję. Przetrząsnęli wszystko. A gdyby mieli więcej czasu, pewnie nie zostałby tu kamień na kamieniu. Ale to nie zmienia faktu, że niczego się nie dowiedzieliśmy. Ani o Elfie, ani o Ciri. No cóż, wiemy, że dobrze ją znał. Podróżowali razem. Ciekawe, czemu się rozdzielili? Może tak było bezpieczniej, skoro elfiego czarodzieja ściga dziki gon. Wiedźmy z krzywuchowych bagien. Z krzywuchowych moczarów. Keira, jeśli coś przede mną ukrywasz. Ale ja przecież nic... Znasz te wiedźmy? Nie, nigdy ich nie spotkałam, ale czytałam o nich. W jednej z chat w wiosce znalazłam stary manuskrypt. Była tam mowa o tym, że miejscowe czarownice chodziły czasem na krzywuchowe moczary. Były pośredniczkami między wieśniakami a paniami lasu. Wiedźmy nie tolerują intruzów, ale pomagają miejscowym. Ponoć to one powstrzymały zarazę w Velen. A ty co o tym myślisz? Chętnie uznałabym to za bajanie starych bab, ale... Kiedy przybyłam do Velen, przez pierwsze kilkanaście dni miałam paskudne koszmary. Coś wzywało mnie na bagna. Pewnej nocy wprowadziłam się w jawny sen i stawiłam temu czoła. Kontakt urwał się natychmiast. Od tamtego czasu cisza. Jak do nich trafić? Bagna są rozległe i niebezpieczne, ale podobno wiedźmy wskazują wieśniakom właściwe ścieżki. Księga każe odszukać kapliczkę na krzywuchowych moczarach, a później iść za śladem słodyczy. Słodyczy? No tak. W Kermoren nie czytają dzieciom bajek do snu. Wszyscy normalni ludzie wiedzą, że wiedźmy mieszkają w chatce z piernika, która stoi na kurzej nóżce. Będę musiał przekonać się sam. Weź tę księgę i przeczytaj ją. Ja naprawdę wierzę, że znajdziesz Ciri. Panie lasu. No dobrze, to na początek rozejrzyjmy się za jakimś wyjściem. Dobra. Tu jeszcze wyjdziemy i zakończymy tą egiptekę. Po co tu w ogóle przyszliśmy? O. Oleje. I monetki, ładnie. Tu jest znowu coś. Tajemniczy mak zielarz. Tajemniczy mak zielarz. Mak zielarz, no dobra. Co to jest? Eliksir, który dostał ode mnie. Wygląda na to, że mu się przydał. Co to jest? Eliksir, który dostał ode mnie. Wygląda na to, że mu się przydał. No i co? Nic tu nie ma? Bo nic tutaj ciekawego nie ma. Są jeszcze jakieś książki. No i co? A? Dziwny medalion drga, a przecież nic tu nie ma. Co jest z tą ścianą? Przejść. To iluzja. Też ją wyczuwam. Spodziewałam się, że możemy się tu na nie natknąć i dlatego wzięłam to ze sobą. To? Czyli co? Oko Nehaleni. Służy do rozpraszania iluzji. Łatwo je skonstruować, więc możesz je zatrzymać. Na pewno ci się przyda. No, i za każdym razem będzie cię o mnie przypominało. Dzięki. No to mamy. Użyj oka. Interakcja. No i bieg. Poszło. Proste, prawda? Przekonajmy się, gdzie prowadzi to przejście. Czujesz od lewej jakby prąd świeżego powietrza? To pewnie wyjście. No to chodźmy stąd wreszcie. Poczekaj, jeszcze magiczny kaganek.
Magiczny, co tym razem? Kaganek. Elf mi go obiecał w zamian za pomoc. A skoro raczej tu nie wróci, mogę go sobie sama wziąć. O ile go znajdę. Pomożesz mi? Kurde, kobiety. No pomogę. Tak, pomogę. No to świetnie, chodźmy. Magiczny, kurde, kaganek. No co za... coś tam znajdziemy. Bzdury. No dobra, no to moi drodzy, tu będziemy kończyć. Magiczny kaganek. Masakra. Fajnie, kręci się to, podoba mi się, ale chcę już wyjść z tych potwornych ruin, czy podziemi, naprawić miecze itd. itp. Ciekawe, kiedy będzie to możliwe. Ja zapraszam już na kolejny odcinek jutro. Bądźcie ze mną, trzymajcie się, cześć.